Miał pan okazję ostatnio być ekspertem w studiu przed walkami Fanfary i Szpilki. Wydaje się, że Fanfara może wyrastać na takiego trochę cichego bohatera, bo w przeciwieństwie do Szpilki nie jest bohaterem mediów, nie pisze się z nim specjalnie dużo, robi swoją robotę i pnie się krok po kroku, wydaje się, w tych rankingach. Tak, Fanfara rzeczywiście pnie się w tych rankingach krok po kroku i wygrywa te ważne walki. No choć w tej ostatniej to tak naprawdę było niewiele od tego, żeby tą walkę przegrał, bo tutaj mam wrażenie, że Andrzej był trochę przetrenowany i boksował tak bardzo szablonowo, właściwie lewy prawy, lewy prosty i boksował tylko w linii prostej przód tył. Natomiast Hiszpan zaimponował i różnorodnością ciosów i poruszaniem się do momentu, kiedy go Fanfara nie trafił, tak? I właściwie już po tym knockdownie Kambia nigdy nie wrócił do siebie i w następnej rundzie stanął, zadał ciosy dwa razy wolniej i został znokautowany. Martwi pana ta słaba szczena Szpili, bo to jednak drugi raz tak samo, a Mike Molo to nie jest Mike Tyson. Martwi, bo właśnie przede wszystkim dlatego to było czyste uderzenie, jakby cios w cios, ale tak jak pan powiedział, Mike Molo nie jest puncherem. Wygranych tam z tych 20-42 walk, 12 walk przez knockout, to nie jest imponujący rekord. Natomiast Artur uczy się, ale zapomina o tych naukach w momencie, kiedy daje się ponieść emocjom i to właściwie nie ma znaczenia, czy jest trafiony, czy sam trafi i chce wygrać przed czasem i wtedy właściwie staje w pozycji bardzo frontalnej, opuszcza ręce i aż się prosi o to, żeby trafić go lewym sierpowym. I jeśli to będzie zawodnik rzeczywiście mocno bijący, to walka się zakończy. Artur musi bardzo poprawić obronę i taką musi więcej kalkulować w ringu. No, bo też nawet jeśli ma pan 1,90 m, to nie jest jakoś wybitnie wysoki, więc ta obrona musi być naprawdę bardzo szczelna. Też na razie pokazuje, że nie jest jakoś strasznie odporny na ciosy, ale trzeba przyznać, że przewraca się, wstaje i sam wygrywa przed czasem i to z kolei daje mu kibiców, bo ludzie lubią takich charakternych wojowników i ten styl walki, który reprezentuje Szpilko. A nie jest on troszeczkę może zbyt eksploatowany przez swoich promotorów, którzy cały czas na ten zarzut powtarzają, że to ma młody organizm, a jednak trener Fiodor Łapin walczy o to, znaczy, żeby... To nie chodzi, mi się nie wydaje, że chodzi o taką eksploatację fizyczną. Umówmy się, zwykle Szpila wygrywa przed czasem, właściwie paru walk to nie było. Oczywiście trzeba brać pod uwagę obozy. Natomiast chyba brakuje mu, to jest ciągle młody chłopak, który ma naprawdę sporo do nauki i brakuje mu takiego spokojnego okresu treningowego z powrotem do podstaw i utrwalania nawyków, a nie szykowania formy na ten jeden wieczór. Najbliższą wielką walką, którą stoczy Polak, będzie walka Mateusza Masternaka z Drozdem przed walką Kliczko-Powietkim. Trener Masternaka, Piotr Wilczewski, twierdzi, że jest zawodnik już kompletny. Jakie jest pana zdanie? Może coś poprawił od ostatniej walki. Ostatnio rzeczywiście słaba walka była. No, prawda jest taka, chyba nie jest kompletny i tak naprawdę właściwie jest naprawdę... Nie wiem, czy oprócz Floyda Mayweathera jest jakiś inny zawodnik kompletny. Ktoś może się pokazać lepiej lub gorzej w którejś tam walce, ale właściwie każdy jest do pokonania. Każdy może mieć też gorszą noc. Natomiast Masternak rzeczywiście potrafi boksować. Do tej pory to, czego mu brakowało przede wszystkim, to walki w półdystansie. On boksuje właściwie wszystko w dystansie, mocno bije. Natomiast ciekaw jestem, jakby zaboksował z kimś, kto boksuje agresywnie i w półdystansie. Ma pan jakąś opinię dotyczącą tego akurat pojedynku? Znaczy myślę, że Master wygra. To jest, Piotrek Wilczewski mówi też, że to jest bardzo inteligentny zawodnik i to jest niewątpliwie jego atut.
jeśli będzie dobrze przygotowany fizycznie, to myślę, że wybiorą dobrą taktykę, a jeśli okaże się, że coś trzeba w trakcie zmienić, to jest na tyle elastyczny, że to zrobi. Jakie są Pana najbliższe plany życiowe, zawodowe? Znaczy, no ze sportem to trenuję dla siebie od 5 do 10 razy w tygodniu. Natomiast zostały mi jeszcze dwie rundy wyścigów motocyklowych, bo od 5 lat ścigam się w Mistrzostwach Polski. No i właściwie no to jakby współpraca, to co robię, to współpraca z mediami i dalej chciałbym to robić. Być może tej zimy wyjadę do Tajlandii, raz żeby tą zimę przetrwać, a dwa żeby też Polakom pokazać, jak wygląda boks tajski od środka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.